Za niedługo to się miliardów dorobimy przez to, nie? No, miliony złota. To. Miliony złota i kupimy wreszcie jakiś porządny dom. Kupimy coś bardzo porządnego. Kupimy po prostu. O! Tu jest skrzynia. Szefie, czy to jest zaplanowane? Powiem ci, że nie wiem, o co chodzi. Ja też nie mam pojęcia. Nie wiem, czy powinniśmy to otwierać, bo może to są te z Redstone'em. Dobra, spróbuję. Może się odsuń, bo ty masz dużo do stracenia. Ja jak zginę, to się nic nie stanie. Nie, Andrew, lepiej nie dotykać, bo nie wiem, może wybuchnąć, albo w ogóle coś złego może się stać. Otwieram. Co? Dobra, tu znalazł coś. Tadziu, odkryliśmy kosmitów. Mamy życie poza ziemią. Szefie, co się dzieje? Zbliża się do nas nieznany obiekt. Jak się zbliża? Co się zbliża? O co chodzi? Jest w pobliżu, jest radioaktywny. Jak radioaktywny? Szybko do centrali, do centrali! Jak jest radioaktywny, to jest niebezpieczny, możemy wybuchnąć. Jak daleko on się znajduje? Jeszcze nie sprawdziliśmy, ale jest blisko. Dobra, poczekajcie, sprawdzę. Komputa, odpalaj mi holograma. Dobra. Się znajduje pod nami, ewakuować statek! Szybko, ewakuować! Ewakuujcie cały statek, cały sektor B-19. Czy mamy gotowy samolot? Tak, mamy gotowy, zatankowany też. Dobra, to elegancko, musimy stąd uciekać. Mam nadzieję, że uda się to i nie wybuchnie. Musimy przeżyć, słuchajcie. Jesteśmy teraz w najgorszym momencie naszego życia. Mamy teren wojenny, wszystko nas atakuje. Musimy uciec. Tak, tak, centrala. Dobra, idę do was. Zaczekajcie tu. Co się dzieje? O co chodzi? Szefie, właśnie kamień czasu. Co się dzieje? Nie gadać, że to on jest właśnie radioaktywny. To przez niego wszystkich ewakuowaliśmy? O, właściwie tak. No dobrze, czy możemy... Sprawdzaliście coś już z nim, czy coś? Jakieś pierwsze fazy testowe? Pomimo, że mamy go już parę lat, to właśnie dzisiaj im odbiera jakieś dziwne sygnały. Chyba wiem, co to może być. Wezwijcie jednostkę The Crew. Powietrze. To powietrze jest złe. To jest inne. To na pewno to jest powietrze, no. Oj! Pierdutło. Jezu. Pierdutło, coś i to tak mocno. Pierdut. Mędry! Słuchaj, nie polecałbym tu pływać, ponieważ przed chwilą coś sikało. A jak powiem ci, kumpel, że nie taki wpływałem już. Według moich badań, ta woda jest czymś niby skażona, jest zasypiona i przy okazji śmierdzi. Bo tutaj sikałem dzbanie. Dobra. Musimy iść do laboratorium. Dobra, to jest coś, czego nie wiem. Dobra, słuchaj, może ja to zbadam, bo ty nie umiesz. Nic nie widzę. Dobra, ale chyba wiem, kto będzie widział. Jej, wróg. Dobra, proponuję rozmowę. Ła, jestem Batman, uciekaj stąd. Okej, wróg, spokój, okej. Porozmawiajmy. Jesteś prawdziwym Batmanem, mogę to ograć. Nie, ja jestem Joker, zjem cię. Uciekaj, ja mam galaktycznego killera.
Poczekaj, spokojnie, porozmawiajmy tak. Dukera też w miarę lubi, tak mogę autograf. Nie, jestem killer, uciekaj. A ty wiesz, kim ja jestem? Nie wiem, kto ty jesteś, nie wiem. Ja jestem Vince. A ja jestem killer, zjem cię. Okej, bez autografu się obejdzie. No, w sumie łatwo poszło. Czy? Halo? No dekruco się. Tak, to jest wiadomo, to jest cząsteczka z zegaru czasu. Dobra, to jest pytanie. Czemu tutaj to robi? Musimy... na chwilę przerwę, ale Niedziar, co ty robisz? Opracowałem idealny plan. Zabijemy Enrego. Ale już my to zrobiliśmy. Widzicie, jak szybko działa mój plan? Dobra, a wie ktoś z was, gdzie znajduje się zegar czasu? Ja wiem, jest w bazie agenta. No to znajdźmy kogoś, kto ma kontakt z agentem. Czyli wszystko już jest, ale to do końca załatwione, w 100%, tak? Tak, wszystko w 100%. No dobra, no to zobaczmy, jak to działa. No jak, Clarence, podoba ci się? Nie. Jak ci się nie podoba? Patrz, jakie to jest piękne. Nie. Nie, to nie. Nie, słuchaj, ja już nie chcę do tego wracać, dobra? Zakończmy, nie róbmy tego, to jest w ogóle bez sensu. Dzięki, ale nie, wyjazd. Posłuchaj, zegar czasu się uruchomił. Jak to? Zegar czasu wciąż wydaje cząstkę. Musimy się do niego dostać. No to po co przyszedłeś po mnie? Bo tylko ty masz kontakt z agentem. Czy możesz poprosić agenta o dostęp? Lewy. Tak, słyszę. Mogę. Chodź. Tak, to tutaj. Tu właśnie znajduje się ten zegar czasu. No dobrze. To po co tu przyszliście? O, nie widziałem tego zegaru od czasu wojny z Vermeerem. Ponownie pytanie, to po co tu przyszliście? Przyszliśmy tutaj, ponieważ... Są te cząsteczki. Ostatnia cząsteczka wybuchła w naszej bazie. A to też mieliśmy właśnie was wezwać. Ale... No nie wezwaliśmy. Wezwaliśmy zespół chemików, którzy mieli to naprawić. Potrzebujemy go na kilka dni. Weźmiemy do bazy, spróbujemy coś z nim zrobić. Nie wiem, czy... Bo na to trzeba mieć papierki i tak dalej. Ale spokojnie, my go weźmiemy na kilka dni i oddamy go, jak już go zbadamy. A właściwie to Gwint go zbada, bo on się na tym zna. Ale na to trzeba mieć papierki, człowieku, wiesz... Wiesz, co się stanie, jeśli się dowiedzą, że go oddałem osobie, która nie ma żerowego pojęcia o tym? Daj nam chwilę. Chociaż słuchaj. Agent, słuchaj. No wiesz, ja bym tu miał ten feromon trochę, więc byś tam dostał tam troszeczkę dolarów, wiesz. No, trochę. Nie, naprawdę, to jest bez sensu. No, ale... No naprawdę, tam ci te całe kasę i zobaczysz. Co? Twój kolega zniknął. A to nie wiem, co się dzieje. Wiesz co, ja będę chyba już spadał. Siema. Nie, stój, poczekaj, elo. Och, ty skurde. Podgrzewam do 1000 stopni. Dobra, odpalam machinę. Rozgrzewa się, 1200. Dobra, podchodzi do 1400. Dawaj mi tą szpadlę. Dobra, tylko uważaj, żeby nie spadło. Spokojnie, jestem ostrożny. Dobra, otwórz mi dostęp. Dobra. Uwaga, otwieram. Okej, mam. Dobra, biorę frame'y. Dobra. I wrzucam. Okej, zamykamy. Dobra, no to co? Włączamy to? To będzie na moje najlepsze rzecz, którą zrobiłem w życiu. Tak, dobra, no to co? Odpalamy. Pa! Tam jest powietrze.
powietrze dzisiaj z nami jest, rozumiesz to, tam jest powietrze. Zatem możemy w tej chwili zrobić powietrzowi po, no, święto powietrza. Dobrze, to w tej chwili, skoro zakończyliśmy naszą piosenkę, musimy się pocałować w dupę. O, pierdutło! Co się stało? Co się stało? Typ, a pierdut w górę leci! No? Ej, coś nie wyszło, Matrix. Dobra, anulujemy to, dawaj, szybko! Szybko! No dobrze, więc możemy kontynuować nasze wesele. Matrix, co oznacza Blaze Rod? To chyba oznacza, że coś wybuchło. Dobra, Clarence, dawaj mi nadajniki, gdzie co jest? Odwinie! Dobra, Clarence, dawaj! O, lewy! Lewy, proszę! Dobra, co się dzieje? Wybucha! Wszystko wybucha! Dobra, Clarence, musimy odpalić to, co robiliśmy. Lido! Dobra, wysyłaj ochroniarzy, dawaj! Ogrona ledzi! Dobra, jesteśmy tu. Słuchajcie, naszym zadaniem idziemy badać, idziemy szukać. A co będziemy szukać? Będziemy wszystko szukać. Dużo, bardzo dużo. Idziemy, no, a ty co powiesz? No, idziemy. Ale dobre, nie nagawa. Dobra, Clarence, musimy. Dawaj pancerz. Dobra, daję pancerz. Okej, spadamy do bazy. Wystarczy przypomnieć. 2017 rok. Bitwa z Czerwonym Hulkiem. Następnie kolejny. 2018. Henry zaczął atakować. Potem niby został zniknięty, ale powrócił. Następnie problemy z cinetikami, a także z agentem. Czy mam dalej mówić? Tak. Akcja z szamanem. Szamana, zostaw, człowiek. Spokojnie. Bardzo przepraszam pana kierownika, ja teraz w tej chwili jestem spokojny, będę bardzo... Ekipa Dekru musi działać pod obsługą rządu, inaczej widzicie, co wy robicie. To psujecie wszystko po prostu. A także ta akcja, która działa się kilka minut temu. Czy wy wiecie, że to, co zrobiliście z tym zegarem czasu, jest nielegalne? Panie kierowniku, chyba pan jest nielegalny. Proszę się uspokoić. Proszę wrócić na miejsce. Albo wezwę ochronę. Przepraszam. Zatem... Ale mam dla was... Mogę wam pomóc tak jak to pomogłem ostatnio. Tylko musimy znowu ponowić próbę, jaką robiliśmy kiedyś. Pamiętacie. Będziecie działać pod ochroną rządu. Wystarczy, że się podpiszecie i wtedy misję będziecie robić tylko wtedy, kiedy my na to pozwolimy. A jeżeli się stanie coś natychmiastowego? No to my będziemy reagować. Ale nie dacie rady? Damy radę. Co jak będzie koniec świata? Zatem mam dla was propozycję. Karkoteka. Wystarczy, że podpiszecie i jesteście wolni działać pod ochroną rządu. Budynek przejmujemy my. No dobrze, no to zaczniemy od pana dziwaka. Proszę pana, czy pan podpisuje to? Nie no, proszę pana, to jest tak szybko, ja muszę się namyślić. To może ja pierwszy powiem. Podpisuję. Dobra, też podpiszę. No, panie Ostresie? No ja nie. Nie powtarzaj scenariusza z zeszłego roku, okej? Okay? No nie wiem. No, ale co jeżeli skończy się tak jak ostatnio? Spokojnie. Teraz jesteśmy większą ekipą. No i nie ma Filipa, to jest ogar. Nic się nie stanie. Wystarczy, że podpiszesz papierek. Tak jak ten zrobił Międzier. No właśnie, tak jak ja, dawaj, podpisuj papiery. Dobra, najpierw muszę się namyślić. No dobrze, to panie Gwincie. Przepraszam, ale ja nie mam nic wspólnego z ziemią. Nie będę tego podpisać, a... Jednak działa pan w jednostce The Crew, proszę pana. Właśnie, działaś w jednostce The Crew, podpisuj papiery. Zamknij się, nie rozmawiam. Panie Chory, proszę się nie odzywać. Panu. Nie, wie pan co, ja tego nie podpisuję. A więc w takim razie ja też nie podpisuję. No to ja też nie podpisuję. Ale już... Nie, my podpisujemy. O, dobra.
to jednak zgłaszam przeciw, przepraszam, podpisuję. Dobrze, macie na to 24 godziny, ja jutro do was przyjadę. I chyba podpiszecie, bo nie macie innego wyjścia. A co jeśli zmienimy przeszłość? Jak zmienicie przeszłość, to wtedy pogadamy, ale jest to niemożliwe. No, a ty głupi jesteś lewy. Niemożliwe. Ale my jesteśmy w jednym teamie. O, to sorry. Lewy jest mądry. Lewy, ty tak z tym teleportowaniem w czasie to tak na poważnie? Wiesz, myślałem nad tym już podczas akcji, gdy się kręciło Dekru 5, ale... Nie wiem. To... Nie wiem, czy to jest to możliwe, czy nie. Nie mam pojęcia. Właśnie siedzę i tak się zastanawiam, ale... No, co się stanie, jak nie wyjdzie? No właśnie, Mentrych, co się stanie, jak nie wyjdzie? Będzie alicować. Ale wiesz, zawsze byśmy mogli Mentrych jakoś... próbować, co? Nie, nie chciałbym się wstawać, no sorry. Nie. Spróbuję z Międziarem. Nie. Bez niego spróbuję. Idę spróbować. Haha! Debil idzie. Dobra, Clarence. Ostatnia próba. 429. Przefiltruj to. Już. O! O! Działa. Trzeba powiedzieć ekipie. Dobrze, panie kierowniku, no to pomyśleliśmy, no i wszyscy się zgadzamy, podpisujemy. Co? Nie. Ja się na nic nie zgadzałem, nie decyduj za wszystkich, lewy. No, właśnie, nie decyduj za wszystkich. Jesteśmy razem w drużynie. A, sorry. Podpisujcie. No tak, wszystko po prostu, wszystko idzie z powrotem w to samo miejsce. Co? Przecież co ty gadasz? I pewnie z tym odejściem Filipa też to miała zaplanowane, co nie? Co, człowieku, przecież ty sam teraz wymyślasz jakieś idiotyzmy. Człowieku, przecież to jest zwykły podpis, który ci nic nie zrobi, a ty wymyślasz jakieś głupoty teraz. No lewy, ja już widziałem twoje umiejętności. Słuchaj, przeszłość była inna, teraz jest inaczej. No tak, to nie znów wszystko zrobić za nas. Nie, no serio! Przecież no, masz jakiś problem. Jesteśmy razem w drużynie. Słuchajcie, panie kierowniku, da nam pan chwilę. Dobra, chodźcie tu, chłopaki. Międziar, ty też. Ty się nie zaliczasz do chłopaków, ale chodź. No super, wszystko zepsute jest. Znów robimy awanturę przy jakimś gościem. Normalnie to jest ten zandyk, on już nas zna jak człowieka. Patrzcie, przeteleportujemy się do przeszłości i wszystko zmienimy. Na tą chwilę jedynie to podpiszemy. Słuchaj, lewy, wiesz ile ja razy podróżowałem w czasie? W tej strefie to nie działa. To działa tylko u fermera, a fermer nie żyje. Znalazłem coś z Clarencem, co pomoże. Pomoże się przeteleportować. Dodajcie jedną szansę. No, oczywiście. Już wtedy miałeś pierwszą szansę. I co? Widzieliśmy się. Ale teraz jesteśmy lepsi, co nie? Chłopaki, jesteśmy lepsi, nie? Tak, jesteśmy lepsi. No to co? Podpisujesz, czy nie? To może rozdzielmy się. Ja z Matrixem też mam pewien. No dobra, ale co z czasem? Spokojnie, lewy. Ja mam sobie dodatkowe 2 tygodnie czasu. Ile? O nie, dlaczego? Nie. Co się stało? Padł ze schodów i połamał głowę. To było specjalne, tak? Ninjar Secrets of the World, jabba dabba. No dobra, to jak robimy, Gwin? Bo musimy... Ej, poczekajcie, zaraz wrócę. No dobra, bo musimy to zrobić na pewno. Ej, Ninjar, co to jest ten Secrets of the World? Jestem tajnym zabójcą. Zabić cię? Nikomu nie byłeś? Dobra, no to tak jak według planów widzimy się za 2 tygodnie. Zobaczymy, komu lepiej pójdzie. No to co, Gwin? Idziemy do statku, co nie? No. Wiesz co, Międziary? Nigdy ich nie lubiłem. Ja nienawidzę całej ekipy. Dobra, no to jaki cel? No jaki cel? Stroba do tych lów. No i polecieli. Daleko polecieli? Chyba.
Daleko polecieli. Tutaj. Czego Te chmury są brzydkie. Dobra, teraz na poważnie. Lewy, co robimy? Będziemy teleportować się w czasie. Serio? No, udało mi się w końcu. Ale czad! Woo! No, podaj mi Blaze Sticka. Co? No, czerwony patyk. Co? Czerwoną pałę. A, mam jedną. Dobra. Trzymaj. Sam już ją wezmę. Przestraszymy się w zegarku, co? Dobra, no to co, zaczynamy, Międziar. Odpalamy. Okej. Okej, teraz trzeba włączyć. Dobra, Clarence, odpalaj. Odpalono. Ej, co ty robisz? Język mi wyschnął. Dobra, chodź, zaczynamy. Dobra, Język mi wyschnął. Co mówisz? Co? Co? Język wyschnął. Co? Pomóż! Cześć, uspokój się. Mów powoli. Co? Język wyschnął. Dobra, jedziemy. Ustaw się. Dobra. Dobra, musisz powiedzieć komendę. Clarence ready, dobra. Clarence, odpalamy komendę. Clarence ready, teraz ty. Clarence ready. Weź jeszcze raz, bo nie rozumiem. Komputer. Okej. Clarence ready. Nie, nie, weź, powiedz Clarence ready. Clarence ready. Dobra, zróbmy może to manualnie, wiesz? Clarence ready, nie, Clarence ready. Włączono, teleportuję. Clarence ready. Włączam. To nie jest... Boże... On się już sam przeteleportował beze mnie. Clarence, czy można to jakoś odwołać? Niestety nie. Czyli sam to musi włączyć? Tak. Boże... Jaki on ustawił rok? 2011. Co może być w 2011 złego? Jestem. Ciekawe, co to może być. Siemanko. Jezus Maria, człowiek, kim ty jesteś? Jestem Nędzia. Pomogę ty? Jacek mi się zapomniał. Będzie no, pomóż mi. A, no spoko, lubię pomagać ludziom. No to skacz, nie? Czemu? No bo wtedy twój język będzie mokry. A ja nie chcę. Skacz, albo cię zabiję. No dobra, niech się będzie, no to skacę. 3, 2, 1, dobra, no to skacę. Stój. O, lewy. Po prostu nie, a tak w ogóle witam pana bardzo, jestem Lewoniarz z przyszłości, twój przyszły kolega. O, dzień dobry, witam pana bardzo, jestem bardzo zaszczycony tym spotkaniem ogólnie. Jest mój pedofilem? Nie. A to dobrze, zabezpieczam się tylko. Tak, dobrze, może chodźcie tutaj. Panie z przeszłości, czy wie pan może, gdzie znajdziemy teleporter w czasie? Ostatnio sobie chodziłem po lesie i znalazłem drzewko, a pod drzewkiem był teleporter. Można tam zajrzeć, chodźmy. Znaczy my pójdziemy bez pana, proszę pana. Proszę pana, do mnie pan nie mówi proszę pana, ja jestem Tomek. Skrajny flotek? Nie, skrajny rowerów. A. Więc na początku znajdziecie pod drzewkiem, no, teleporter, ale najpierw musicie znaleźć drzewko i pod drzewkiem będzie teleporter. Dobrze, przyrzec. Dobrze. Wyślesz nam lokalizację? Mogę wysłać nawet tobie współrzędny z niepogodą na jutro, chcesz? Ta. Dojdzie tak, że zachmurzenie? Możesz. Opady śniegu? Też. Opady drzew? Również. A można opad jabłek? Jesteś debilem, panie kolego. Dobrze, to wyślesz nam? Tak, oczywiście. Wyślę wam to na maila. Dobrze, może mogę z tobą porozmawiać na chwilkę, panie łysy, zapraszam. Jasne. Zapraszam. Panie łysy, nie mam pojęcia. Pan wygląda jak taki... Wygląda pan jak Międziar, ale nie zachowuje się pan jak Międziar. Można mieć...
O co chodzi? Czemu pan jest tam głupi, a to mądry? On nie jest międziar, proszę pana. A to zmienia postać rzeczy. Dziękujemy. Czekam na maila. No dobra. Lecimy. No dobra, więc gdzie to jest? Musimy wejść na samą górę. Dobra, tu jest kolejne te drabina. O, uważaj, tam jest schroniarz jakiś. Zadzwoniłem, powiedziałem, on mówi, że mnie nie zna. Ja do niego, jak ty mnie nie znasz. Co? Kiedy niby? Jakieś 20 lat. Zadzwonię. Ej, stać! Dobra, więc szybko! Stędy! Dawaj, stój! Dobra, ja to strenowałem, spokojnie, trzeba. Tędy! Okej, już lecę. Dobra, spokojnie, nie spadnij. Wejdę. Bluzik. Wejdę, jestem, dobra, teraz dawać. Jestem! Prawie szybko, uciekamy! Ale wysoko, ojej. Gdzie dalej, Matrix? Tutaj! Dobra, już lecę! Pewnie jak skoczymy, może jest możliwe, że zginiemy. I tak zginiemy. Dobra. Jest tu już, dobra, skaczemy. Wchodzę na was, wchodzę. Jeden. Dobra, dasz radę sprowadzić? Mogę cię wziąć. Co się stało? Gówno się stało. Ucieknij. Dobra, spokojnie, powiadanie szefa. Udało się. Byłeś debilem, ja już cię nie chcę znać. Ale nowy mecz. Dobra, panie łysy, my już będziemy chyba spadać, bo mnie trochę odbija. A mamy jedynie jednego Blaze. Dobra, to żegnam, panie łysy. Spoczywajcie w pokoju, mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy. Ahoj, piraty. Dobra, jesteśmy. Mój Jezu. Dobra. Co jest do cholery? Czemu tu nie ma... Klares, czemu tu nie ma Blazeroda? Został wykorzystany. Jak? No ale przecież go mieliśmy. Nie gadaj, że się wykorzystują po jednym przeteleportowaniu. Niestety tak. No to musimy wezwać ekipę. O, dobra, już mam mokry język, uff. I ubrania. Myślę, kiedyś się może przydać ta... No, drabina się, no. No, z innej beczki pytanie, jak to się uruchamia. Poczekaj, tajny kod 1-1-2-2-3-3. Gwin, co ty robisz? No, tu jest tutaj na kod. A ja mam poradnik. Komputer, odpalę poradnik. Włączam. Poradnik by Matrix Studio. Zakaz kopiowania. Zakaz używania. A także... Zakaz używania. Aby włączyć poradnik, trzeba wyłączyć. Jak wyłączyć poradnik? To się włączy machina. Tylko... Wyłącz poradnik! Poradnik by Matrix Studio 2018 Copyright by RRL Dolby Studio. Witamy i żegnamy. Odpalamy. 2-1. To tutaj Glarys, prywatny robot Lewoniera. Lewonier kazał przekazać wiadomość. Uwaga, włączam. Słuchajcie, mam bardzo ważną misję. Musicie przyjechać szybko do naszej bazy. Chyba wiem, jak możemy to zmienić, ale wy wszyscy jesteście potrzebni. Dawajcie do bazy. Wiem, że może mi nie wierzycie, tak jak to było ostatnio, ale mam pomysł. Międziar też. Międziar, powiem coś. Ja. Tak, przylatujcie. Koniec wiadomości. Żegnam. No to co, lecimy czy nie? Lecimy, chyba wie co gada. Tak.
statek. Statek z powietrza, od powietrza. Przyleciał znowu. Ale o to chodzi. Używaliście nas. Powietrze do mnie nie gada, Boże. Lewonier! Powietrze przyszło. Jest przyszłe powietrze? O, to nie jest przyszło. Powietrze, no. Dobra. Myślałem, że to powietrze, bo zamawialiśmy powietrze do bazy. Ale skoro jesteście, to się bardzo cieszę, bo... słuchajcie, udało mi się. Ha. Udało mu się. No, co ci się udało? No ten... Miedziar, powiedz, no co mi się udało? No, udało się. No dobra, ale co się udało? Aha, w końcu udało się. Ma teleportacja w czasie. Dobra. Machina czasu. U nas to się nazywa translator powietrza. No, to ja wam pokażę, jak to działa, może chodźcie. Zamieniłem całą machinę tak, aby ona odpalała się od razu przy komendzie. Wcześniej to musiał działać komputer i no nawet się raz nie udało, bo międziara tepło, a mnie nie tepło, bo międziara zrozumiało, a mnie chyba nie zrozumiało. Teraz zamieniłem cząsteczki i wszystko działa w odwrotności do tego, więc tak jakby nie trzeba używać komend w komputerze, aby działało. Komputer sam zrozumie, że my chcemy to zrobić. Tylko no jest pewien problem, ponieważ Matrix, wiesz, że potrzeba nam Blaze Rody, żeby się teleportować cały czas. Blaze Rody jednak się kończą. A no i tagi, jakie tutaj zrobiłem, które nam umożliwiają się przeteleportowanie, one działają tylko raz. Więc jeśli się tepniemy i coś nam nie wyjdzie, to już tego nie cofniemy. Dlatego przyszedłem po was, ponieważ może wy jakoś wiecie, co można z tym zrobić. Ja bym użył translatora, wiesz? Translator jest tylko w kosmosie, co nie, Gwint? I tylko. No, fajnie. No to Matrix, słuchaj, może ty coś... Chodź, musimy porozmawiać na poważnie, chodź tutaj. Słuchaj, jakbyśmy na przykład spróbowali... Jakbyśmy na przykład zrobili to... Jakbyśmy powiedzieli... Czarodziej! Weź się, zamknij. Ta, to chodź na solo, ha? Dobra, no to chyba mamy wyjedzieć, Miedzier. Strzeliłem. Już nie będę z tobą walczył. Solo. Dziwolągu. Weź to, Clarence, ugaś, idziemy. Dlatego jutro zaatakujemy od rana. Od rana odpalamy, lecimy i zobaczymy, czy to będzie działać. Mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że twój Matrix plan wypali. Jak nie, to się nie uda. No tak w ogóle, to czemu Miedzier nie słucha? Gdzie on jest? No to słuchaj, mam dla ciebie pewną propozycję. Jakbyś mogła tak trochę się rozebrać. Miedziar, co ty robisz? To jest... Przywitajcie Tomka. Tomek, przywitaj się. To jest Tomek. Ale on wygląda jak dziewczyna. Zamknij mordę. To jest Tomek. On ma jakieś uczucia w przeciwieństwie do ciebie. Dobra, róbcie co tam chcecie. Chodź, więc wracamy do Matrixa. No wiesz co? Słuchaj, ja rzeczywiście jestem Tomek. Wracaj ty przybierańcu, ty głupi! Wracaj przybierańcu! No, no! Do, też tak. Dobra, uważam! Popieram twoje zdanie! Będziemy zaczynać! Spoko! Też tak myślę! Co on robi? Będę popierał twoje zdanie zawsze! Co? Nie popierasz mojego zdania, szczawie? To jest mniej normalne. Jak możesz! On się upił, dobra, idziemy bez niego. Dobra, nie, bo słuchaj, ja już muszę iść, porozmawiamy jutro. Siema woda, co tam u ciebie? Jak wiesz co? Ostatnio rozmawiałem ze Słońcem. Powiedział mi, że Krzysztofa nienawidzi, czaisz? No, dobrze gadać, woda. Idziemy na piwo? No dobra, słuchajcie, musimy na pewno zrobić to porządnie, raz. I nie możemy się nigdzie pomylić. Musimy od razu lecieć. Atakujemy, znaczy, no atakujemy. Rozmawiamy i zobaczymy. Jak się uda, to będzie świetnie. Jak się nie uda, to zostaniemy tam na zawsze. Te name tagi pomogą nam tylko raz się przeteleportować, ale mamy plan, jak można to by było zrobić inaczej. Miedziar będzie dalej rozmawiał z niebem, wodą, słońcem, Krzysztofem, żelazem, lawą i tak dalej. Mówił, że widział Boga, a także matkę naturę. No to nieźle się upił, więc tylko nie bierzemy. Zatem name tagi w dłoń i chodźcie do machiny. Clarence,
jesteśmy w gotowości. Teraz wszyscy musicie pomyśleć, że chcecie się przeteleportować. Uwaga, 3, 2, 1, odpalam, 0. Przepraszam cię drzewo na chwilkę. Widzę światło. Zaraz wrócę. O, siemano matka natura. Jesteśmy. Dobra, on tam będzie siedział, chodźcie. No i ja mu wtedy mówię, że on ma podejść tak jakby od góry, tylko że z lewa, nie? I on mi tak wziął w dół, tak pociągnął i nie wiedziałem, co dokładnie on chciał zaprezentować swoją mową, co nie? O, witam panów, czego podać? Dzień dobry, my przyszliśmy... Chcę zapytać, pan to Lewonier? Możliwe, możliwe. A co chcecie? No, przyszliśmy zapytać pewną rzecz. Przepraszam pan, ale z kim? Rozmawiałem. On tak w dół mnie wziął. Rozmawiałem. Matka natura przyszła na chwilę. I tak mnie w dół wzięła. Dobrze, my nie będziemy pana słuchać, my przyszliśmy tylko o pewną radę, ale tak widać po twojej formie, to tak, no nie wiemy. Nie. Jestem tak jakby w górze, bo jestem w dobrej formie. Tak jakby. Proszę pana, dobrze. Czy wie pan, co się z panem stało? Ale kiedy? Kiedy... No, kiedyś wiemy, że pan był mądrym, najlepszym, przesilniejszym, pięknym człowiekiem, a teraz jest pan... pijany? A! Kiedyś mój kolega, który umarł, boś spadł z krzesła, a był 200 metrów nad poziomem morza, Międziar się nazywał, dał mi kiedyś na siłę takie jakby piwo. No i ja się dużo napiłem. No i lubię teraz. I rzuciłem wszystko w cholerę. Dobrze, a... Ale mógłby pan wrócić do swojej szczytowej formy? No, jakby tak powiedzieć, ja nie wiem. Zaraz wrócimy, muszę porozmawiać z kolegami. Ej, chodźcie. No, to wracamy do tematku, matka natura. Dobra, myślicie, że to jest w ogóle... Czy ten człowiek, w sumie ja, wróci do normalnej formy? Jakbyśmy tak go... Jeśli to jest ostatnia szansa, to trzeba spróbować. Ale... Boże, co ja ze sobą zrobiłem? Byłem piękny, piękny, najlepszy, mądry i tak dalej, a teraz jestem taki... Może jesteś mądry, ale nie... No nie piękny, chodźmy już. Ty, ej, jak nie jestem piękny? Przepraszam, panie Lewonier, czy pan może pamięta, gdzie jest stary budynek The Crew? Został zepsuty, bo był no napad przez no jak on miał no ten taki jakby inny i wybuchło, a to była ładna no baza. Ale przepraszam, czy ty mówisz o bazie czy o budynku? Budynek i baza to jedno i to samo. Nie, mówimy o... Ale jak, ta duża baza biała? No ta. Dobrze. Nasza baza zaatakowano? Przepraszam, młodzieńcze, ale wyglądasz tak jak ja. Tylko że młodszy. Później panu wytłumaczymy. Dobrze, ale stary wieżowiec The Crew. Idziemy, chodźcie. Jezu. No to jesteśmy. Ty, no prawie ta baza, ten budynek się prawie w ogóle nie zmienił przez kilkadziesiąt lat. Dobra, rozumiem wasz plan, rozumiem. Ale nie wiem, czy dam sobie radę. Nie, no bez jaj, no tyle szliśmy? No chyba to nie mam pojęcia. Nie wiem, co teraz. Co dalej? Proszę pana, a jakbyśmy panu dali na przykład piwo? O, i jeszcze ten kolegę do picia. Kogo proponujecie? No nie wiem. Moglibyśmy... Dziara?
O! Nagle wróciła mi moja forma. Dobra, słuchajcie. Czyli tak, chcecie zmienić przeszłość, przeteleportować się do przeszłości, aby zniknąć Enrego i żeby to wszystko, co się działo, to żeby w przyszłości już się nie działo, że niby nie ma. Okej, rozumiem was w 100%. Zatem słuchajcie. U nas w przyszłości technologia się rozwinęła. Mamy strasznie dużo Blaze Rodów, a szczególnie moja własna firma ma dużo Blaze Rodów. Musimy pojechać do... Co on robi? Do agenta, który nie żyje. Musimy pojechać do jego bazy. Tam jest dużo Blaze Rodów. To co, idziemy? Nie, my pójdziemy samemu, bez pana pomocy. A jasne, to dam wam koordynaty. Tak, wrócimy, dam mu później panu nagrodę. Dobra, idziemy. To co, robimy? Musimy się wkraść na bazę agenta. Tak, tylko uważajcie, tam jest... Tam, co ja będę gadał? Nie wierzę, że ta cała baza już nie lata. Kurde no, fajnie było, ale... Teraz pływa. Wiedziałem, agent jednak umiał zarządzać. Dobra, słuchajcie, plan jest taki. Wchodzimy tam, do tego budynku i musimy się skrać. Każdy robi co innego, będziemy udawać ochroniarzy i tak dalej. Wyglądamy w końcu jak ludzie z przeszłości, więc nie pomyślę, że to my, a zresztą Międziar zginął, więc no wiecie, a z wami to nie wiadomo, więc ruszajmy. Dawajcie, chodźcie. Dobra, lecimy, tylko żeby nas nie zobaczył, Chodźcie, dawajcie. Dobra, dawajcie. Dobra. Wchodzimy. Wow! Identyfikatory, albo nie wyjdziecie. 2, 2, 4, 14 i pół. Dobra, już sprawdzam. Identyfikatory są złe. To my wtedy strzelamy w was, wie... Dobra, dawajcie, brzydku, dawajcie, chodźcie. Dobra, dawajcie, wchodzimy. Uważajcie, tam jest ten gość. Dawajcie, chodźcie. Okej, nie zobaczę, nic nie zobaczę. Dobra, dawajcie, chodźcie. Dobra, słuchajcie, musimy teraz tam. Hej! Halo! Złodzieje. Będziecie zabici. I co, było warto kraść? Identyfikatorę proszę, albo zabiję. Jestem Jameson Hordor. Dobra, chwila. Centrala, proszę. Ty mi Tomek, a ty Tomek Jameson. Czy mamy... No, kurczę, Jamesa coś tam? No, dobra, następne. Timmy Tom. Centrala, mamy Timmy Tomka. Następne. Tomek Jason. Centrala, mamy Tomka Jasona. No. Niestety muszę wam powiedzieć, no. No kurde, naprawdę powiedzieliście. No dobra, możecie wracać i no, ja sobie będę chodził. No chwila. Czy ty nie jesteś... Samuel L. Jackson? Tak, to dobra. Dobra, to co robimy? Skąd ty znasz tych pracowników? Współpracowałem kiedyś z agentem, jeszcze przed tym klubem. Dobra, słuchajcie, szukajcie w komputerach, szukajcie tutaj, komputery się uruchamiają za pomocą hologramów. Szukamy teraz, gdzie się znajduje słynny maszyna Blaze Rodów. Szukajcie. Komputer, dawaj. Dobra, dawaj mi ten list, dawaj. Co? Co on robił w Polsce? Dobra, komputer, chowaj hologram. Dobra, dziękujemy panu bardzo.
Dostałem powiadomienie jako Samuel L. Jackson, że muszę wystąpić w Avengers Endgame, bo robią scenę, jak umiera Iron Man. No to idziemy. No to czego szukamy? Tutaj prawdopodobnie będą te Blaze Rody, jakie agent stworzył te kilka lat później. Raz ja, chyba ja też to robiłem. Dobra. Gdzieś tu, jak czytałem, widziałem w liście, bo agent zrobił nawet list do mnie, bo wiedział, że to się stanie. To gdzieś tu na placu ma to niby być, ale gdzie, nie wiem, przeszukajcie cały rynek, szukajcie. Przepraszam, nie wiem, sorry. Gdzie to może być? Dobra, to się na tym balkonie jest. Dobra. No, a? Dobra. Znów to wjeżdża! Ej, halo, ktoś tu jest? Jak to wyjść na ten balkon, który nie ma miast? Co tu jest? No dobra, widać, trzeba się posłużyć trawinkami. Halo, o! Kurde, czekaj. Wideo, włącz. Cześć, jestem Mentrik i jestem z roku 2096. Zsyłam ci wiadomość, bo wiem, że tu będziesz. Uważaj, Andrew żyje. Co? Ej, słuchajcie, znalazłem fabrykę. Co? Mentrix, coś się dzieje? Nie, nic, już idę. Dobra, chodźcie do mnie, fabryka. Uuu, czyli to jest to, co szukamy, co nie? Tak, zbierajcie ile się da tych Blaze Rodów. Potrzebujemy ich jak najwięcej. Gwint, ty już leć. Leć na bazę i otwórz nam dostęp do teleportera. No dobra, Mentrix, zbieraj. Aha. A więc to tak działa. Blaze Rody. Tutaj Henry, znalazłem kilka Blaze Rodów. Przygotujcie się, zaraz będziemy atakować. Dobra, ja już jestem pełny. Tak, ja też, dobra, wracajmy może. Gwint, jak sytuacja? Gwint! Dobra, coś chyba przerwało. Okej, okay, pamiętasz koordynaty? Wpisuj, 2-2. 2-2. 112. 112. 997. 997. 112. 112. P.O. Leci. P.O. 3, 2, 1, 0, odpalam. O nie, lewy, proszę pomóż, bo nie. Gdzie jesteś? Dobra, jesteśmy, co się dzieje? Co tu się stało? Jak? Przecież Henry nie żyje. Ależ niekoniecznie. Ja żyję i szczerze nigdy was nie znałem. Nigdy was nie widziałem. Jestem Henry z 1999 roku. Żartowałem. Jestem Henry, pochodzę z 2014 roku i przybyłem tutaj, bo wiem, że to wy będziecie przeszkadzać mi w moich misjach. Zniszczyłem wam bazę, zaraz wszyscy zginiecie. To by było na tyle. Tak w ogóle to szczerze nie wiem, kim wy jesteście i nie wiem, dlaczego takie dupki miały problem. Dobra, armia Andrew, chodźcie tutaj. Dobra, a co się stało z Gwintem? A kto to? Boże. Dobra. Halo, Gwint, jesteśmy na słuchawce. Gwint. Też go nie ma. Co my tu w ogóle mamy teraz zrobić, no? Bazę nam zniszczył. I walczył z nami tyle razy, zabiliśmy go nawet, a on teraz nie wie, kim my jesteśmy i jak? Czemu w ogóle? To teleportowanie w czasie pewnie nam zebrało parę z rodów. Jezus, co teraz? Słuchajcie, koledzy, próbujemy w tej chwili ewakuację, trochę się boję. Musimy walczyć o tą bazę. Musimy walczyć o wszystko. Henry może znowu wrócić i znowu będzie nas atakował. Baza jest zniszczona. Ale... my nie. Przybyliśmy tutaj wraz ze wszystkimi Elianami, wraz ze wszystkimi Wsiołkami, a także Endrami. My zaatakowaliśmy waszą bazę i my dokończymy ten atak. Endrowie! Atakujemy. No to robimy. Słuchajcie, nie żadnych ewakuacji. Jest nas trójka, ich jest więcej, ale... atakujemy. Dawajcie!
ma co ja zrobię? On sobie zabić. Mówiłem ci, przegracie, po prostu nie umiecie. Przyszedłem tutaj, ponieważ dostałem wiadomość, że niby za kilka lat będziecie moimi największymi przeciwnikami. Szczerze to w to trochę wątpię, ale wolałem dla pewności po prostu zaatakować. Kim ty jesteś? Z przyszłości czy co? Jestem Enlil z 2014 roku, a który mamy rok, gnoju? 2023. Ej, serio? Ta. No to chyba wygrałem. Niekoniecznie. Wiesz co? Niekoniecznie wygrałeś, Clarence. Ha. Dobra, jak ci powiem? Odpalaj atomację na 3, 2, 1, włącz. Tak. Może to nie jest duża atomówka, ale się uda. Clarence, pamiętasz kod? Pamiętam. Uwaga, leci. Wlatuje! Clarence, teraz! Niech leci. Halo, co jest? Gdzie my jesteśmy? Aha, umarliśmy, ja też umarłem. Jesteśmy w niebie, ale zajebiście. Nie, teleportujemy się. Nieważne gdzie. Wszystko wam wytłumaczę później, tylko w spowolnionym tempie się teleportujemy. Słuchajcie, będzie bolało. Jesteśmy. Słuchajcie, kurczaki. Mamy ten. Ten? Mamy 2019 rok. Udało się. Udało. To, co nam zrobił Ender przez te 5 lat, to musimy sobie jakoś wynagrodzić. Będziemy mieli dodatkowe 5 lat życia. Ale coś mi nie pasuje. Co? Gdzie jest to cholerny gwint? Mamy 2019 rok. Wtedy jeszcze nie znaliśmy gwinta. A gwint jest... chyba teraz dalej w kosmosie. W tej swojej bazie. Wrócimy do niego. Nasza baza! O, woda! Tak. No, to co, Matrix? Wracamy chyba do początków. Musimy na nowo poznać Gwinta. I musimy znowu ogarnąć The Crew. No i także... także musimy popracować nad naszym teleporterem czasu. Bo jest on, jak widzisz, świetny. Trzeba go jedynie trochę dopracować i będzie elegancko. No dobra, to z tym całym porozumieniem, którym mieliśmy podpisać. Jak dojdziemy do 2023 roku, to wtedy znowu będziemy musieli cofać się w czasie i spróbujemy tym razem już kompletnie ładnie to naprawić, tak jak chcieliśmy. Bo wiesz, że trochę nie wyszło, nie? Ale no, trochę. Chociaż to, co nam Ender zniszczył, to mamy z powrotem. Ej! No. Czyli, tak w zasadzie, gdzie Enry? No... Enry niestety znowu żyje. I znowu będziemy mieli z nim problemy. Ale teraz wiemy, jak zaatakować i wiemy, co on będzie chciał zrobić. To się liczy. Hej! Skoro... mam taką teorię pewną. Skoro Matrix w 2019 roku nie żył, to czemu teraz żyje? Teorie spiskowe są nigdy nierealne. Ej! No i co? Międziar, trudna sytuacja. Mamy bardzo poważną sprawę, człowieku. Wiesz, co się stało? Nie wiem. Twój stary przyjechał. Co? Jedziemy. No to tajemnicze czasu zostały rozwikłane. Thank you.
2065 rok. Słuchaj, to jest dobry pomysł. Pić piwo z takiej wysokości. Są lewy. Piwo zawsze wszędzie można... Ua! O! Co? 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 Nic nie mówisz.